Cześć, witajcie w Koguciej Łączce, ja jestem Raptus, a dzisiaj sobie porozmawiamy na temat tego, jakie źródła oświetlenia sztucznego należy wybrać dla naszych roślin. Zapraszam. Zanim przejdziemy do tego, jakie źródła światła są najlepsze dla naszych roślin, musimy zastanowić się, czym jest światło słoneczne. Otóż światło słoneczne jest niczym innym jak falą. Zerknijmy sobie teraz tutaj na grafikę i zobaczmy, jak to światło słoneczne jest na wykresie przedstawione. Otóż tutaj mamy rozbite światło słoneczne na różne kolory. Kolorom tym została dopasowana skala, która jest wyrażona w nanometrach. Tutaj widzimy, że fioletowy kolor po lewej stronie ma 380 nanometrów. Tutaj przechodząc przez następny zielony 450, aż pod czerwony 740 i aż dalej do podczerwieni, która ma jeszcze więcej. Na wykresie tym zostały nałożone dwa rodzaje chlorofilu obecne w roślinach. Otóż roślina ma dwa rodzaje chlorofilu, które absorbują troszeczkę inne długości tego światła. Tutaj na wykresie widzimy, im linia z chlorofilem znajduje się wyżej, tym następuje większa absorpcja. Widzimy dwa takie piki po lewej i po prawej stronie. Chlorofil A i chlorofil B, one są delikatnie przesunięte między sobą względem siebie. I widzimy, że tutaj pierwszy pik po lewej stronie, gdzie jest zwiększony pobór tych długości fal świetlnych widzianych przez nasze oko, jest między 400 a 500 nanometrów, a druga po prawej stronie widzimy jest między, no powiedzmy, 600 a 700 tych nanometrów. I właśnie chodzi o to, żeby źródła światła, które będziemy wykorzystywać, miały właśnie zwiększone te długości fal, a żeby nie były marnowane w innych zakresach. Musimy też wiedzieć, że najbardziej odpowiednie fale, długości tych fal dla roślin między 400 a 500, a między 600 a 700 nanometrów, czyli kolory, które są widziane przez nasze oczy. Czyli powiedzmy tak, na przykład kolor niebieski, który jest użyty w sztucznym oświetleniu, czy też w świetle słonecznym, powoduje to, że roślina się bardziej rozkrzewia, nabiera tej masy zielonej, a nie jest wyciągana i nie zostają takie proste słupy, bez liści, bez niczego, tylko takie niby szukające światła. Z kolei kolor czerwony, jeśli będzie go więcej w stosunku do koloru niebieskiego, będzie powodował to, że roślina zacznie się wyciągać, zacznie szukać tego niby światła, bo nie będzie tego koloru niebieskiego. Dlatego musi być odpowiedni balans zachowany, mniej więcej równo. Jeżeli byśmy chcieli już w fazie kwitnienia rośliny, w fazie owocowania, żeby te owoce i kwiaty były pełniejsze, no to należałoby troszeczkę zwiększyć natężenie tego światła czerwonego. Nie wyłączamy, nie wycinamy tego światła niebieskiego całkowicie, tylko musi być odpowiedni taki balans zachowany. Teraz przejdźmy sobie do temperatury światła. Tutaj mamy następny wykres, który pokazuje temperaturę barwną wyrażoną w kelwinach. Tak jak producenci żarówek wyrażają sobie to na swoich opakowaniach, że ma ileś tam tysięcy kelwinów. Widzimy, że tutaj światło zimne ma tych kelwinów powiedzmy 7000, a z kolei światło ciepłe ma tych kelwinów 2000. To jest, można powiedzieć, lustrzane odbicie tamtego spektrum światła widzialnego. U góry mamy tutaj pokazane absorpcje przez rośliny, to jest taki wykres chlorofilu w stosunku do temperatury światła i widzimy ten pierwszy pik między 400 a 500 po lewej stronie, chlorofil A i chlorofil B, i po drugiej stronie mamy dla tej fazy kwitnienia bardziej intensywne dla nas, czyli między 500 a 600 nanometrów. No także widzimy, że dla fazy kwitnienia będzie potrzebne nam około między 2 a 3000 kelwinów, do wzrostu będzie nam potrzebne, tak powiedzmy, te 6500-5500 żarówka. Jeżeli już wiemy, jakie długości światła są najbardziej odpowiednie dla roślin, jaka temperatura światła jest dla tych roślin najbardziej odpowiednia, przejdźmy teraz do najpopularniejszych źródeł światła dla naszych roślin. Pierwszą, najpopularniejszą żarówką będzie żarówka HPS, High Pressure Sodium. I taka żarówka jest najczęściej wykorzystywana do fazy kwitnienia. Ale jednocześnie producenci zrobili coś takiego, że do żarówki HPS dodali nie tylko tą niską temperaturę, te 2000 kelwinów, te 600-700 nanometrów, ale dodali też z drugą
z drugiej skali, te zimne kolory, które powodują nie tylko kwitnienie, ale też lepszy wzrost. I zbalansowanie tych długości światła tworzy nam właśnie takie ładne, żółciutkie światło, które jest najbardziej odpowiednie dla naszych roślin. Do takich żarówek potrzebny jest nam jeszcze zasilacz. Jest to też kolejny koszt. To nie jest tak, że zwykłą żarówkę wkręcamy HPS-ową, wkręcamy w gwint, podłączamy do wtyczki. Nie. Tutaj potrzebujemy jeszcze zasilacz. Ten zasilacz ma określoną ilość watów, jego wydajność. Tak samo nie może być za słaby zasilacz do za mocnej żarówki. Powiedzmy, żarówka 600 watowa nie może być podłączona do zasilacza 400 watowego. Ale z kolei zasilacz 600 watowy może zasilać żarówkę 400 watową. Są zasilacze, które są regulowane, także mamy mocniejszą żarówkę i zmniejszamy, powiedzmy, na początku, w początkowej fazie roślin, kiedy roślina jest jeszcze takim małym kiełkiem i coraz wyżej rośnie, zmniejszamy, powiedzmy, na 200 watów, jest coraz większa, dajemy 400, potem jest już coraz większa, to dajemy jej pełną moc i niech sobie rośnie. Następną żarówką, która jest używana, jest żarówka metahalogenowa, metal halit. Jest jej temperatura barwowa chłodniejsza, to światło jest białe, nie jest takie żółte jak ze słoneczka, jak przy HPS-ie, i ono zazwyczaj służy nam do fazy wzrostu. Stymuluje tą roślinę do wzrostu, ma odpowiednią długość tej fali, odpowiednio chłodne to światło, ta masa zielona przyrasta, roślina się nie wyciąga do góry w poszukiwaniu, powiedzmy, tego światła. I do niej tak samo trzeba użyć zasilacza. Odpowiedni zasilacz, tak samo w przypadku HPS-a. To jest taki sam zasilacz, tylko zmienia się po prostu żarówkę. Następnym typem żarówek jest żarówka tak zwana energooszczędna, CFL, taka świetlówka, jak były wykorzystywane wcześniej w domach. Ona ma dwa zasadnicze plusy. Pobiera mniej prądu i nie wydaje tyle ciepła z siebie, nie emanuje tym ciepłem, tak jak w przypadku HPS-a czy metalhalidu. Co jest dla nas ważne, kiedy nie mamy miejsca już w naszym miejscu uprawowym i roślina zbliża się swoimi szczytami do źródła światła. To źródło światła jest naprawdę w przypadku HPS-ów i metalhalidów intensywne, daje naprawdę dużo ciepła. To ciepło trzeba wyciągać z pomieszczenia, gdzie się to wszystko uprawia. Dlatego taka żarówka CFL jest dobrym rozwiązaniem. Minusem jest to, że świeci słabiej przy tej samej ilości watów, które pobiera. Dodatkowym plusem żarówek CFL jest to, że nie potrzebują zasilacza, tak jak żarówki HPS czy metal halit. Do wszystkich tych żarówek, które wcześniej wymieniłem, jeszcze potrzebne są odbłyśniki. Odbłyśnik, można powiedzieć w skrócie, to jest powierzchnia, od której światło się odbija, czyli nie idzie do góry, gdzie nie ma roślin, tylko bezpośrednio sobie na dół spada to światło. Ale jeżeli mówimy o świetle, odbiciu tego światła, chodzi nam, żeby tego światła było jak najwięcej. Dlatego jest takie coś, że światło jest wyrażone w lumenach, czyli ilość tych lumenów świadczy o intensywności tego światła na metr kwadratowy. Otóż słońce zwykłe nasze kochane ma tych lumenów około 100 tysięcy. Żarówka, powiedzmy, 600 watowa, czyli wyobraźmy sobie, no 600 watów to jest już duża ilość prądu pobierana, to jest 600 watów na godzinę, ma tych lumenów, powiedzmy, około 90 tysięcy. Czyli możemy powiedzieć, że już jest bliska światłu dziennemu. Jeżeli jeszcze ta żarówka będzie miała odpowiednie spektrum, te długości będą zachowane, te proporcje odpowiednio, wtedy no, uprawa, którą będziemy prowadzić, będzie już bliska ideałowi, jakbyśmy na dworze uprawiali. Licząc oczywiście tego, że nie będą rośliny ruszane, przez to będą miały słabszą strukturę dlatego się stosuje też wiatraki, żeby te rośliny się ruszały, żeby potem się, jak dostanie owoc, żeby się nie uginały. Wiadomo. Największym minusem uprawy przy sztucznym oświetleniu nie jest to, że rośliny będą mniejsze, będą miały mniejszy prąd, lecz to, że musimy płacić za prąd, który jest używany do oświetlania. Dlatego niezwykle ważnym dla nas aspektem jest to, by jak najwięcej wytworzonego przez nas światła było absorbowane przez rośliny. Dlatego nie możemy zapomnieć o odległości między źródłem światła, naszą żarówką, a szczytem roślin. Im ta odległość jest większa, tym roślina dostaje mniej światła po prostu. Dlatego chodzi o to, żeby zachować balans między wysokością źródła światła do naszych roślin, a temperaturą, która jest wytwarzana podczas oświetlenia. Im będzie niżej, tym temperatura dla roślin będzie większa, a to nie będzie wpływało na nich dobrze. Dlatego musimy zachować, żeby nie było za wysoko ani za nisko. Wraz ze wzrostem rośliny żarówkę należy
podnosić równomiernie, żeby ta odległość była odpowiednio zachowana, w zależności jakie źródło światła stosujemy. Ostatnim źródłem światła, jakie jest powszechnie stosowane, coraz powszechniej stosowane, są diody LED. LEDy mają akuratnie taką właściwość, że bardzo mało się grzeją, nie wytwarzają tyle ciepła, co rurówki HPS czy metal halid. Dzięki temu możemy odległość zmniejszyć, co zwiększa absorpcję światła przez rośliny. Następnym plusem jest to, że LEDy pobierają mniej znacznie prądu przy tej samej wydajności. Także możemy porównać, na przykład 600W HPS będzie miał taką samą wydajność jak 300W LED. Oczywiście różni producenci wykorzystują różne diody w swoich urządzeniach, co jeżeli diody nie będą dobrze zbalansowane, nie zapewni nam odpowiedniego wzrostu dla roślin i owocowania. Dlatego dobrze jest, tak samo jak przy żarówkach zwykłych takich HPS czy metal halid, zobaczyć, czy jest zamieszczony wykres, jakie długości światła zostały użyte, jaka jest temperatura barwna. Wiadomo, przy oświetlaniu LEDowym to jest wszystko tak dobrane, że to światło będzie takie różowe. Ja sam używam LEDy i widzę, że ładnie to wszystko rośnie, nie ma jakichś problemów. I rachunki za prąd są o wiele mniejsze, przez pół, wiadomo. Wszystko to, co uprawiamy, należy uprawiać w miejscu, gdzie światło nie będzie marnowane, czyli boki naszego pomieszczenia uprawowego, czy to będzie namiot uprawowy, czy cały pokój, w którym chcemy te różne rzeczy uprawiać, musi być wyłożone odpowiednią folią, która będzie to światło odbijać. W 90% to światło zostanie odbite od ścian, a nie będzie absorbowane przez nie, czy przez jakiś ciemny kolor. W najgorszym przypadku przynajmniej musi być to ściana biała, która zapewni jakąś część odbitego tego światła, dzięki temu nie będzie to marnowane. A na koniec sobie zerknijmy, jakie źródła światła, jak to wygląda na wykresach. Otóż światło dzienne, widzimy tutaj, jest mniej więcej równe, jest troszeczkę więcej tego niebieskiego zachowane, ale mniej więcej wszystko równo jest. Intensywność też jest dość duża. Żarówka HPS, wysokoprężna lampa sodowa, tutaj widzimy, że ma więcej tych kolorów żółtych, tych ciepłych, także ona jest bardziej przeznaczona na kwitnienie, tak jak wcześniej było powiedziane. Tutaj mamy lampę metahalogenową, metal halid. Tu jest akuratnie też przeznaczona bardziej na kwitnienie niż na wzrost. Ma tych kolorów żółtych więcej, tych cieplejszych. Klasyczna żarówka. Widzimy, wykres jest dość taki wzrastający. Bardzo mało tego światła niebieskiego, coraz więcej tych ciepłych kolorów. No i aż do podczerwieni, która jest wypromieniowana, której my nie widzimy. Roślina też już w małym stopniu ją widzi. No i jest zasadniczy minus takich zwykłych żarówek, że większość idzie na ciepło, a nie na światło. Także nie jest to dla nas jak bardziej odpowiednie. Następna rzecz to jest żarówki LED. Zwykłe, takie zimne, białe. Tutaj widzimy, że jest ich, tutaj ta długość światła, jest tych kolorów zimnych bardzo dużo. No nie jest to jakoś potrzebne roślinom, dla naszego wzroku też nie jest jakoś odpowiednie. Za to mamy żarówki ciepłe, LED, tutaj tych kolorów ciepłych jest więcej, to jest dla naszego oka bardziej zbliżone jak zwykła żarówka żarowa, także to już jest lepiej, no ale dla roślin nie jest to takie konieczne. Potrzebujemy zbalansowane mieć ciepłe i zimne kolory, te długości mniejsze i długości dłuższe. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał jest dla Was pomocny, że pomoże Wam to w doborze własnego oświetlenia do swoich upraw, że zaciekawi Was to i zachęci do upraw pod sztucznym oświetleniem, czy chociażby do oświetlenia swoich roślin na parapetach okiennych. I co? Skomentujcie, napiszcie, jakie macie doświadczenia ze sztucznym oświetleniem. Może coś chcielibyście zapytać, postaram się jak najbardziej odpowiedzieć. Subskrybujcie, lajkujcie, no i cześć!